Dzisiaj spotykamy się z Rafałem Jedwabnym, przewodniczącym w Polskiej Grupie Górniczej, sierpnia 80. Drogi Rafale, powiedz nam, jak sytuacja wygląda w tej chwili w, w naszym zakładzie pracy, jakby nie było. Sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej jest dość ciężka. Żeby nie powiedzieć, dramatyczna. Tak naprawdę, finansowanie Polska Grupa Górnicza ma. Do końca grudnia. W styczniu zaczną się pierwsze problemy z wypłatą wynagrodzeń, z wypłatą firmom, które z nami współpracują. Czekamy, czekamy tak naprawdę na, na, na ruch Komisji Europejskiej odnośnie podpisanej umowy społecznej, czyli pomocy publicznej jakby dla kopalń. Wczoraj odbyło się właśnie spotkanie z premierem Sasinem. I tam uzyskaliśmy informację, że 2 grudnia będzie spotkanie z Komisją Europejską i być może zapadną jakieś decyzje. Ale tak naprawdę uzyskaliśmy też informację, że, że nawet gdyby te decyzje miały być przychylne nam, górnikom czy polskiemu rządowi, to ta decyzja może być zaskarżona przez różne organizacje ekologiczne i, i, i ta sprawa może przeciągnąć się o rok. Co oznacza dla nas, że, że nie tylko dla nas zresztą jako Polska Grupa Górnicza, ale dla, dla całego górnictwa polskiego, jak i energetyki, że, że od stycznia, lutego mmm, będą potężne problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Ja tylko przypomnę, że Polska Grupa Górnicza e, tylko po to, żeby w Polsce wyhamować inflację, nie dźwignęła cen węgla dla energetyki. My sprzedajemy węgiel w tej samej cenie jak rok temu, jak dwa lata temu. Pomimo to, że na rynkach światowych te ceny poszypowały w górę dwu, trzykrotnie i moglibyśmy wysyłając ten węgiel za granicę zarabiać potężne pieniążki, no ale my nie możemy tego węgla wysłać za granicę, bo to by oznaczało, że w Polsce braknie energii. Rząd w osobie pana premiera Sasina zapewnił nas, że ma pewne inne rozwiązania, że gdyby w tym etapie teraz jeszcze nie, nie udało się wprowadzić umowy społecznej, to ma inne rozwiązania. Wprawdzie nie przedstawiono nam, co to są za rozwiązania. Stąd nasze obawy, jaki będzie nas, nasz los w przyszłości. Coraz więcej osób pyta się na przykład, dlaczego ceny energii tak szybują w górę. A tu słyszymy z swoich ust, że Polska Grupa Górnicza sprzedaje węgiel w tej samej cenie. Czy mógłbyś się do tego jakoś ustosunkować? Tak, tak. Oczywiście my sprzedajemy węgiel w tej samej cenie. Tylko trzeba pamiętać, że. że My teraz też płacimy częściowo za te źródła alternatywne, za tą zieloną energię. Ta energia jest bardzo droga. Dzisiaj próbujemy obniżyć energię produkowaną z węgla, te, 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 te ceny zielonej energii, ceny energii, która była sprowadzana z zagranicy. W jakimś stopniu to się udaje. Tylko pamiętajmy, że. Jeśli my sprzedajemy węgiel po starych cenach, a dla nas wszystkie towary, które kupujemy wzrosły o 60, 80, 100%, no to gdzieś, gdzieś, któraś firma poniesie potężne straty. Na dzisiaj to jest Polska Grupa Górnicza, bo my, żeby wyjść na zero, bądź zarobić, musielibyśmy dźwignąć te ceny, a na to, no, no, nikt nie chce tego zrobić, bo to oznaczało, że Polacy by dwu, trzykrotnie więcej płacili za energię. Dobra, no, dziękuję bardzo. Dziękuję.